Wczoraj po godzinie 18 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informację od kobiety, która nie mogła skontaktować się ze swoją sąsiadką, była zaniepokojona ciszą panującą w mieszkaniu. Kobieta ta poprosiła policjantów o pomoc. Policjanci udali się na miejsce, podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, weszli do tego mieszkania, wyważyli drzwi wspólnie ze strażakami. Na miejscu odnaleźli zwłoki 31-letniej kobiety, a także dwóch jej córeczek, 9- i 13-letniej. Na miejsce pojechała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze, a także prokuratora rejonowego po to, aby wyjaśnić, jak doszło do tego zdarzenia, jak doszło do zabójstwa, ponieważ wszystkie okoliczności na miejscu wskazywały, że właśnie mamy do czynienia z zabójstwem. W trakcie, kiedy policjanci pracowali na miejscu, żeby wyjaśnić, jak do tego doszło, otrzymaliśmy informację, że w miejscowości oddalonej od Zielonej Góry o kilkadziesiąt kilometrów odnaleziono zwłoki mężczyzny i że jest to najprawdopodobniej mąż odnalezionej kobiety i ojciec jej dzieci. Potwierdziliśmy tę informację, rzeczywiście okazało się, że jest to ten mężczyzna, najprawdopodobniej także on jest sprawcą tego zabójstwa. Pojawiła się również taka informacja, że w rodzinie dochodziło do przemocy, jednak myśmy sprawdzili wszystkie nasze bazy danych, wszystkie rejestry i nie mamy informacji o tym, że w rodzinie mogło dochodzić do przemocy. Nie było w rodzinie niebieskiej karty, a więc tej informacji, że w rodzinie jest przemoc. Czy znane są motywy tego morderstwa? W tej chwili trudno jeszcze mówić, jest za wcześnie, aby mówić o motywach tej zbrodni, natomiast myślę, że w ciągu najbliższych godzin grupa policyjna, która prowadzi czynności właściwie bez przerwy, aby wyjaśnić, jak do tego doszło, myślę, że wkrótce rozwikła tą zagadkę tej zbrodni i będziemy mogli mówić więcej na przykład o motywach. Dziękuję bardzo. Proszę o Pani imię, nazwisko i stanowisko. Nadkomisarz Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze.